Trzeba mieć wiele podejrzeń do tego, co się dzieje wokół nas, ponieważ te dwa lata, 2020-2021, gdzie królowała na świecie główna informacja zaraza, wtedy działo się coś bardzo dziwnego. Wielu ludzi w mediach miało podejrzenia ku temu, co się dzieje. I muszę Państwu powiedzieć, że to, co obecnie się dzieje, trzeba, trzeba oceniać na dwojaki sposób. Dlatego, że przed tymi poważnymi zdarzeniami, które są, są teraz, działy się też, uwaga, mimo że absurdalne, ale poważne zdarzenia, bo dotyczyły naszej po części wolności, naszych praw, wielu innych rzeczy. Zobaczcie, jak wtedy przechodziły różne kwestie. Zwróćmy uwagę, e, taki nowy ład zapisu, nowy ład Morawieckiego, e, bo było dziwnie i można, można stwarzać przepisy, my możemy na tym... Dość źle wychodzić, a to przechodziło, bo był chaos. Ten chaos jest nadal. Jeżeli ma się świat zmienić, jeżeli ma powstać nowy porządek świata, to on może powstać jedynie z chaosu. Ludzie, nie, nawet jeżeli społeczeństwa, które są teraz uśpione, rozleniwione, to nawet takie społeczeństwa nie dałyby sobie wyrwać praw swoich. Ale jeżeli się stworzy chaos, drodzy Państwo, to my tego nie kontrolujemy, a to się dzieje. Dlatego <laughs> najgorzej na tym wszystkim możemy wyjść my, ludzie. Bo i to jedno i drugie jest skierowane przeciw nam, ludziom.